witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami lipca. Powiem Wam szczerze, że ten miesiąc minął mi bardzo szybko, ale był też dla mnie bardzo trudny, ponieważ bardzo źle się czułam 2 tygodnie. Tak naprawdę mam wycięte z życia, bo dużo czasu spędziłam w łóżku, nie miałam siły nagrywać filmów. Jak pewnie zauważyliście, kanał z grami też został wstrzymany. Mam nadzieję, że dzisiaj albo od poniedziałku już ruszy pełną parą, bo szczerze mówiąc trochę stęskniłam się za graniem, ale nie chciałam też robić nic przez siłę. W związku z chorobą obejrzałam dużo filmów, bo tylko na to miałam siłę, dlatego ci ulubieńcy z tego miesiąca będą zdominowani głównie przez filmy, no bo wiadomo, jak człowiek chory leży w łóżku, to raczej się nie maluje, prawda? W takim razie zaczynajmy od filmów. Pierwszym filmem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest film Wiek Adeline z 2015 roku. Powiem Wam, że odkąd zobaczyłam tylko trailer tego filmu, bardzo chciałam go zobaczyć. Jest to historia kobiety, która w pewnym momencie ulega poważnemu wypadkowi, w efekcie którego przestaje się starzeć. Lata mijają, a ona nie postarzała się nawet o jeden dzień. Z tego powodu ma wiele problemów, musi co chwilę zmieniać tożsamość, zmieniać miejsce zamieszkania tak, by ludzie się nie zorientowali, jak wygląda naprawdę jej życie. Film jest bardzo spokojny, bardzo klimatyczny, ale bardzo ciekawy i bardzo przyjemny. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest nudny, ale mi oglądało się go z ogromną przyjemnością. Można stwierdzić, że jest przewidywalny, ale ja Wam go gorąco polecam. Drugim filmem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest film Za jakie grzechy, dobry Boże, z 2014 roku. Film opowiada o małżeństwie, którzy są katolikami i mają 4 córki. Niestety 3 córki wyszły za mężczyzn o różnych religiach. Jedna za muzułmanina, druga za Żyda, trzecia za Araba. Sytuacja ta niestety rozbija rodzinną sielankę, a Claude i Marie pokładają całą nadzieję w 4. córce. W pewnym momencie obwieszcza ona rodzicom, że wychodzi za mąż za katolika. Gorąco polecam Wam ten film, bo to jest naprawdę dobra komedia. Gdy zobaczyłam zwiastun, myślałam, że jest ona infantylna, głupia i szczerze mówiąc nie miałam ochoty jej oglądać. Zachęciła mnie do niej siostra, bo akurat miała zamiar ją obejrzeć i powiem Wam szczerze, że dawno nie śmiałam się tak na żadnej komedii. Komedia jest zrobiona z dystansem, nie uraża żadnych uczuć religijnych, jest dobrą rozrywką i gorąco Wam ją polecam. Trzecim filmem, który znalazł się w lipcowych ulubieńcach, jest film Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia z 2008 roku. Jest to historia, gdy na Ziemi pojawia się przybysz z kosmosu, który ma za zadanie ocalić Ziemię, ale planetę Ziemię przed zagładą. Jeżeli macie ochotę na film o klimatach planet, kosmosu i tragedii Ziemi, to polecam Wam go. Po drugie, lubię filmy z Keanu Reeves, więc to był dodatkowy atut. Czwartym filmem natomiast jest Sposób na teściową z 2005 roku. Jest to kolejna bardzo zabawna komedia, która doskonale poprawiła mi humor w czasie choroby, którą oglądałam z ogromną przyjemnością i którą naprawdę mogę Wam polecić. Jest to historia młodej kobiety, która znajduje mężczyznę swoich marzeń i kiedy wydaje się, że już nic nie może stanąć na drodze do jej szczęścia, okazuje się, że jej wybranek ma matkę dosłownie z piekła rodem, która zrobi wszystko, aby zniechęcić przyszłą synową do ślubu. W dodatku główną rolę gra tutaj Jennifer Lopez, którą ja uwielbiam jako aktorkę. Obejrzałam chyba praktycznie każdy film z Jennifer Lopez i każdy jest dobry. Film jest bardzo wesoły, bardzo ciekawy, ma fajne poczucie humoru, dlatego gorąco polecam Wam ten film. Kolejnym filmem jest Czarownica z 2014 roku. Opowiada ona o diabolinie, która doświadcza zdrady ze strony swojego najlepszego przyjaciela. Staje się ona zgorzkniała i postanawia się zemścić. Po upływie pewnego czasu jej przyjacielowi rodzi się córka, Aurora.
Diabolina rzuca na nią klątwę. W tym miejscu rozpoczyna się cała akcja filmu. Film jest naprawdę fantastycznie zrobiony. Ma niesamowite efekty. Ogląda się go bardzo przyjemnie. Jest ciekawy, wciągający. Jeżeli lubicie coś na zasadzie baśni, to gorąco Wam polecam ten film. Na koniec mam dla Was dwa filmy animowane. Nie wiem, jak to się złożyło, ale za namową mojej siostry obejrzałam filmy Jak ukraść księżyc z 2010 roku oraz Mijanki rozrabiają z 2013 roku. I powiem Wam szczerze, że naprawdę wciągnęłam się w tą fazę mijankową. Filmy są fantastyczne. Pierwsza część opowiada początek historii, jak Gru spotyka sierotki, jak rodzi się ich więź, jak próbuje ukraść księżyc i jak chce być przestępcą. A druga część natomiast już rozwija całą historię. Gru chce się stać dobrym człowiekiem, próbuje wyłapywać przestępców. Dziewczynki są nieodzowną częścią jego życia. Ale tutaj pojawia się natomiast problem z minionkami. Powiem Wam szczerze, że dawno nie widziałam tak dobrych filmów animowanych. Jest to fantastyczna rozrywka dla całej rodziny i naprawdę gorąco Wam je polecam. Przejdźmy teraz może do innych ulubieńców. Zacznijmy może od kosmetyku. Tak jak Wam mówiłam, przez to, że chorowałam, nie korzystałam z dużej liczby kosmetyków, tym bardziej kolorowych. Nie malowałam się, nie miałam o to siły, chęci, zapału. Dlatego niestety nie polecam Wam tutaj nic szczególnego, ale mam 4 produkty, które chciałabym Wam pokazać. Po pierwsze, moim absolutnym hitem jest jajeczko z US. Ono jest niesamowite. Używam go non-stop, a jak Wam zaraz pokażę, zużycia praktycznie nie ma. Może też z racji tego, że mam różne inne balsamy, ale mam wrażenie, że ona się w ogóle nie zużyła. Pachnie wspaniale, zapach jest naturalny, nie chemiczny. Nie turla się po biurku przez to, że dla odróżnienia od tych jajeczek z Biedronki ma tutaj taką podstawkę, więc doskonale można go postawić w każdym miejscu. Ma fantastyczną konsystencję, super się jej aplikuje, utrzymuje się na ustach naprawdę bardzo długo, myślę, że tak z 2 godziny co najmniej. Sprawia, że usta są mięciutkie, pachnące, odżywione. Jeżeli macie dostęp do iOS-ów, a one teraz się pojawiły praktycznie w każdej drogerii internetowej, to gorąco Wam polecam, bo to jest jeden z najlepszych balsamów. Kolejnym moim absolutnym hitem jest krem do rąk z iOS. Pachnie niesamowicie, jest to naprawdę autentyczny zapach świeżych kwiatów. Wchłania się natychmiastowo. Dłonie są mięciutkie, nawilżone, odżywione. W dodatku ma niesamowity design. Łatwo znaleźć go w torebce. Same plusy. Po dłuższym czasie i wielu próbach moim ulubieńcem stały się cienie do brwi z Catrice. Powiem Wam, że do tej pory używałam samej kredki i jakoś do cieni nie mogłam się przekonać. Ale ostatnio eksperymentowałam, aż w końcu stwierdziłam, że podoba mi się ten efekt. I teraz kredki używam tylko i wyłącznie do tego, żeby stworzyć linię, a brwi wypełniam właśnie tym produktem. Jestem bardzo zadowolona. I ostatnio mam fazę na troszeczkę ciemniejsze brwi i bardzo mi się one podobają. W moich ulubieńcach w tym miesiącu znajdą się również 2 produkty do ust. Pierwszym z nich jest pomadka, którą Wam pokazywałam w ostatnim haulu. Jest to pomadka z Avon z serii Ultra Color. I to jest chyba Ultra Color Shine. Ona ma tutaj taki diamencik. Jak możecie zobaczyć, ta pomadka z Avonu ma właśnie taki kolor. Jest to bardzo ładny kolor. W dodatku lekko się mieni i ma drobinki, co ja lubię najbardziej. Jest to kolor Cozy Mouth. Powiem Wam, że pomadka bardzo mi się podoba. I jak Wam opowiadałam w haulu, to nie jest ten kolor, który chciałam, ale po prostu... Ale przypadł mi niesamowicie do gustu i używam ją cały czas. Jest niesamowita, pasuje prawie do każdego stroju. Fajnie się aplikuje, szybko, sprawnie. Jest bardzo trwała, jak na pomadki takie zwykłe. Ja nie narzekam na trwałość. W dodatku fajnie pachnie, gorąco Wam polecam. Kolejnym produktem, który chciałabym Wam polecić, jest to produkt z Oriflame i jest to błyszczyk. Tak wiem, chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu pokazuję Wam błyszczyk, ale zaraz Wam to wytłumaczę.
Ja ogólnie ostatnio zakochałam się w pomadkach i używam non-stop szminek, pomadek, wszelkiego rodzaju produktów w sztyptach. Ale jak robiłam porządki w mojej kolorówce, stwierdziłam, że błyszczyki bardzo szybko się psują, a ja ich praktycznie nie używam. Więc stwierdziłam, że wszystkie, które mam, powykańczam, a jeżeli będę miała ochotę, to po prostu kupię sobie jeden, góra dwa. Dlatego teraz rozpoczęła się akcja tankowania wszystkich błyszczyków. Ale ten naprawdę przypadł mi do gustu. Jest to błyszczyk z Oriflame. Jeżeli uda mi się go znaleźć na stronie Oriflame, to Wam podziękuję. Ma on bardzo fajny kolor, który zaraz zobaczycie. Natomiast błyszczyk z Oriflame ma taki odcień i ma bardzo dużą ilość drobinek. Na ręku widać je bardzo mocno, natomiast na ustach one fajnie rozświetlają. Fajnie się aplikuje, ładnie wygląda i jestem z niego zadowolona. Na koniec chciałabym Wam polecić jako mój ulubieniec jedzeniowy gwiazdki. Po prostu ja ostatnio wsuwam je nałogowo. Kupuję je w Rossmanie, bo tylko tam je widziałam do tej pory. Wydawało mi się, że raz widziałam je w Żabce, ale nie jestem pewna. Są to gwiazdki z Milky Way'a, Magic Stars, które niedawno wróciły do Polski. Powiem Wam szczerze, że jako dziecko ich nie lubiłam, ale teraz po prostu muszę mieć chociażby jedną paczkę w dołu. W momencie, kiedy mam ochotę na coś słodkiego, to podjadam sobie przy kąpie właśnie te gwiazdki. Jeżeli macie więc ochotę na jakąś przekąskę, to spróbujcie właśnie gwiazdek, bo myślę, że wszystkim zasmakują. To już by byli wszyscy moi ulubieńcy. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. A co Wam przypadło do gustu w tym miesiącu? Odkryliście coś fajnego? Może jakiś kosmetyk? Może coś do jedzenia, jakąś przekąskę? Jakąś fajną herbatę? Piszcie mi proszę to na dole. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na kolejny film zapraszam w weekend. Trzymajcie się, cześć!